strachu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu w pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, wypowiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawia, pokój mój wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą nagonię jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański nie zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze na wdzięczną wolność Bogu. Thank you.
Na sali, którzy przyjęli zaproszenie
by wspólnie z nami przeżywać tak doniosłe i wzruszające święto szkoły, jak 70-lecie szkoły średniej imienia Joachima Lelewela w Wilnie. Моя колежанка Регина Богданович, абсолвентка школи, мама двух спанялих учнів нашої школи, а вдові обецний пані один з Ангельського. Ораз мой колега Александр Кисилевский, również вихованик нашої школи, а в додатку пан от біології. Обоє будемо мати приємність товаришити панству під час офіційної частини споткання. Drodzy goście, cieszymy się wszyscy z tego, że zechcieliście Państwo poświęcić swoją obecnością w ten ważny dla nas dzień. Dzisiejszą uroczystość dedykujemy wszystkim absolwentom szkoły średniej na Antukoli, zaproszonym gościom oraz całej społeczności szkolnej. Na nasze święto przybyli wielce szanowni goście, a wśród nich są Stanisław Cygnarowski, консул Генеральной Амбассады Жечпочполитой Польской в Вильне, Вальдемар Томашевский, посол АВПЛ до Парламента Европейского, приводничонцый АВПЛ, Ярослав Наркевич, вице-маршалок Сейму Республики Литовской, Ванда Кравчонок, посол на Сейм Республики Литовской, Józef Kwiatkowski, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, prezes Macierzy Szkolnej. Jarosław Kamiński, wicemer miasta Wilna. Danuta Narbut, wicedyrektor administracji samorządu miasta Wilna. Džiaugiamės matydami savivaldybės atstovus, poną Džeraldą Dagį, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto departamento skyriaus vedėją. Diana Petkunienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento ir specialistė, mūsų mokyklos kuratorė. Serdečnį vitamį radnik samožondų miesta Vilna, direktorų škul, předškolį, polskie mas media na Litvė, absolventów, učnių i jih rodžicų, всіх достойних гостей, обіцяних на залі. Дорогі друзі нашої школи, ми раді бачити вас у нас в гостях. Спасибо вам, що розділяєте нашу радість по поводу торжественного і значимого моменту. Гербемі свечей, Вільнюс Савівальдібес Атстовий, Вільнюс Місто Мокіклу бей Даржалю Вадовий, абсолвентей, мокіній ір ю тевей. Sveikiname visus atvykusius į mūsų mokyklos jubilėjų. Сегодня у нас торжественный день. Мы отмечаем 70-летний юбилей нашей школы. Радость этого события с нами разделяют наши гости. Педагоги-ветераны школы, выпускники разных лет. В жизни каждого человека обязательно был урок, на котором учителю удалось зажечь в душе маленькую искру добра, любви, надежды. Пусть же не погаснет эта искра, пока светятся школьные окна. Сегодня наша мокикла ипотинга дня. Швенчаме мокиклос 70-летие. Тай лабай сварби швенте мусу висей бендруомене. Пасидалинти джаугсму ир испуджейс, пакветеме свечу, педагогų, auklėtinių, mokyklos draugų. Juk kiekvieno žmogaus gyvenime buvo pamoka, kurioje mokytojas sugebėjo uždegti širdyje gėrio, meilės, vilties kibirkštėlę. Ši kibirkštėlė dega lygi šiol mūsų mokyklos mokinių širdyse. Tegul ji ir toliau dega ir niekada neužgesta Joachimo Lelevelio vidurinėje mokykloje. Учились мы сегодня для пришлости, милости, але в тем гуменённых 70 лет в нашей жизни никеды ингарувала смерть. Минутын тише, учтимым памятью змарлых, директору, научителей, працовнику, а также учнев нашей школы. Прошу всех панства подставить.
О забранні голосу попросимо шановного директора школи паню Едиту Зубель. Sveikinu visus šiandien susirinkusius mūsų mokykloje, mūsų šventėje. Сердечно приветствую всех, собравшихся сегодня здесь, в этом зале, на нашем красивом, прекрасном празднике. Я думаю, у каждого из вас останутся приятные воспоминания о сегодняшнем дне. И действительно радует то, что сюда, в стены нашей школы, опять возвращаются бывшие учителя, ученики и, конечно, приходят сегодняшняя молодежь и сегодняшние родители. Спасибо вам. Сердечно витам пана Станислава Цигнаровского, консуля генерального Жетпосполитой Польской в Вильне, пана Вальдемара Тумашевского, przewodniczącego акции выборчей поляков на Литве, посла акции выборчей поляков на Литве до парламента Европейского, пана Ярослава Наркевича, вице-маршалка Сейму Республики Литевской, пана Ярослава Камińskiego, вице-мера міста Вільна, oraz wszystkich przybyłych gości, szanownych absolwenci, kadrem pedagogicznym, rodziców oraz uczniów. Drodzy Państwo, szkoła przeżywa niezwykły dzień, jubileusz 70-lecia. Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością. А наша школа ніколи не була єдиним місцем чи інституцією, але завжди звертом спільнотою, створеною через покоління учнів і їх родичів, навчителі, які віддали школі свої уміємності, ентузіазм і серце. Вокруг школи завжди громадилися особи творче, креативне, пошукуючи найліпших розв'язань oraz otwarte і вражливе на потреби дітка. Дякую їх заангажуванню удалося створити нашу школу таку, яку бачимо її сьогодні. Приязну, кольорову, відверту на нове. О нашій школі можна мовити віле і довго. На прощині літ змінила своє обличчя, структури. В істоті, однак, позостала така сама. В нашій школі найважніше є учень. Душу школи є навчитель, а думу є абсолвенті. Я переконана, що то, що найліпше і найпіękніше, є ще перед нами. Але однак дійсь скупимося на прошлості нашої школи, поневаж визнача вона також нашу прийшлость. Запрашам за хвилю всіх панства на витечки по картках історії нашої школи. Життя милого відбору. Дякую. Запрошуємо панства на незвиклу подорож в часі. Припіднімо школьне лято, припоминаємо собі її початки і найновші дії. Будьмо стежком школьних лят від року 1944 до року 2014. Lata 1944-1956. W okresie wojennej zawieruchy, gdy rok 1944 był czasem wielkiej niepewności o przyszłość, powstaje jak feniks z popiołów piątka. Na czele piątki staje niepospolita osobowość, nauczycielka matematyki przedwojennego gimnazjum Elizy Orzeszkowej w Wilnie, pani Jadwiga Turkowska, która pierwsze inauguracyjne zebranie Rady Pedagogicznej zwołuje 14 października 1944 roku. Data ta jest uważana za dzień powstania szkoły. W roku 1946 następuje połączenie 3 i 5 gimnazjum w jedno 5 gimnazjum mieszane. Następuje to dzięki staraniom ówczesnej dyrektorki 5 gimnazjum pani Ksenii Szulc, inspektorki 3 gimnazjum
pani Kazimiery Likszanki. W tym czasie w szkole pracują Stanisława Pietraszkiewiczówna, Maria Czekotowska, Salomea Sucharewicz, Bolesław Święcicki, Anatol Woronko, Wasyl Tulisow oraz inni. To właśnie dzięki tym wielkim pedagogom absolwenci naszej szkoły stworzyli zalążek odradzającej się inteligencji polskiej na Litwie. W roku 1948 następuje otwarcie trzech klas rosyjskich oraz składanie matury z języka rosyjskiego na równi z uczniami szkół rosyjskich. W roku 1949 po kolejnej reformie szkoła otrzymuje nową nazwę – Wileńska Szkoła Średnia nr 5. W czerwonym sztandarze, a późniejszym kurierze wileńskim pracowało wielu absolwentów piątki – Stanisław Jakutis, redaktor naczelny, Krystyna Adamowicz, zastępca redaktora naczelnego, Mieczysław Radziwiłłowicz, sekretarz odpowiedzialny redakcji, dziennikarze, Barbara Znadzilowska, Jadwiga Ambrożewicz-Kudrykienie, Lucja Brzozowska, Władysław Podmostko, Andrzej Malkianis, Stanisław Aleksandrowicz, Krystyna Marczyk, Barbara Sosno i inni. W roku 1955 w Polskim Środowisku Studenckim Wilna wśród wydoroślałych absolwentów piątej średniej zrodziła się idea powołania zespołu Wilia. Ojcami chrzestnymi zespołu byli nauczyciele piątki. W ciągu swojej działalności Wilia dała ponad 1500 koncertów w kraju i za granicą, wychowała niejedno pokolenie śpiewaków, tancerzy i muzyków. Mimo upływu lat, więź z zespołem Wilia nie została urwana. Prawdziwego cudu, wierzę, że On nigdy nie opuści nas, jeżeli będziemy szczerze Go błagać o pomoc. Po pierwsze, nie wiedziałam, jak zbierze się towarzystwo męskie. Same nazwiska nic mi nie mówiły, a z naszej klasy nikt ich nie zna. Marian zapewniał, że przykrości żadnych nie będzie, ale kto wie. Dziewczęta nasze bardzo nieśmiałe, nie umieją tańczyć, nie mają ubrania. Odzwyczaili się, albo jeszcze wcale nie były na zabawie. Stół trzeba nakryć, znieść wszystkie z klas stoły i krzesła, napalić w piecach i wreszcie na 30 osób przygotować jedzenie. Składka wyniosła 30 rubli ze strony chłopców, a dziewcząt mniej. Bądź to człowiek mądry. Stwierdziłam, że takie ryzyko z mojej strony jak objęcie gospodarstwa było naprawdę sprawą trudną do wykonania. Dobrze, jak wszystko powiedzie się dobrze, ale jeżeli skrytykują, będą niezadowoleni, przecież większej przykrości nie miałabym. W sobotę poszłam na rynek po zakupy. Wszystko drogo, a pieniędzy mało. Byłam bardzo zmęczona i zdenerwowana. W niedzielę wieczorem ustawiła się długi stół w pokoju lekarskim, a pieniądze zastała białymi papierami. Miałam pozwolenie dyrektorki na korzystanie z tego pomieszczenia. Nawet była zadowolona, że taka impreza się odbędzie. Serce mi biło jak młotem z przemęczenia. Nie mogłam spać. Modliłam się i prosiłam Matkę Bożą nieustającej pomocy o ratunek. 30-40 osób, a wszystkie oczy będą skierowane na organizatorkę. To nie żarty. Nazajutrz moje koleżanki, siostry Pawilowskie, pomogły mi.
Nie spodziewali się też, że z tego skromnego woreczka potrafię wykarmić tyle osób. Kanapki wyglądały apetycznie. Stół zapalił się tacami. Piersy aż trzeszczały od gorąca. Wieczorem rozpoczęła się impreza. Patefon wygrywał tanga i fokstroty. Opiekun zabawy, inspektor pan Andrzej Biega, przyszedł ze skrzypcami i grał nam krakowiaki. Tańczył też walce z figurami, licząc raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Organizowanie zabawy, każdy po kolei celując w rękę. Wreszcie i ja wychodzę na salę. Dubrawski porywa mnie do walca, choć pot występuje mu na czole chropliwie, choć mało miejsca na obroty, on jest niezmordowany.
60 lat istnienia naszej szkoły to nie tylko fakty, daty, wydarzenia, relacje. To również, a może przede wszystkim wspomnienia, uczucia, refleksje. Lata 1957-1971 kolejny okres w życiu naszej szkoły. W tym czasie Antokol staje się dzielnicą prestiżową, powstają nowe bloki, zmienia się skład demograficzny dzielnicy, powstaje i rozwija się szkoła wojskowa. Uczniów w klasach rosyjskich coraz więcej, w polskich coraz mniej. W dodatku część Polaków uczy się w klasach rosyjskich, gdzie czas nauki jest krótszy. Od roku 1957 szkoła jest rosyjsko-polską. Nasza szkoła miała szczęście do dobrych nauczycieli. Byli to ludzie niezwykłej erudycji, lubiący swój zawód, pracujący z poświęceniem i samozaparciem. Pielęgnowali tradycję honoru, przekonania, co dobre i co złe. Dbali o trwałą wiedzę, zaszczepiali miłość do ziemi ojczystej. Przejawiali troskę o rozwój talentów. Uczyli nie tylko swego przedmiotu, ale również przyjaźni, kultury zachowania, przyzwoitości. Byli to Bella Biber, Ludwik Kuczewski, Konstanty Dyszkiewicz, Anna Szpilewska, Aleksander Jabłoński, Felicja Stecewicz, Kiryl Surkow, Helena Tomaszewska, Eleonora Tomaszewska, Michał Mordas, Leokadia Wirbelienie, Wacław Baranowski, absolwenci szkoły Kazimierz Kozłowski, Zbigniew Rymarczyk oraz inni. 1957-1971 годы – важнейший период в жизни школы. С 1957 года школа становится русско-польской. В эти годы в школе работают талантливые, замечательные педагоги. Их эрудиция, интеллигентность, богатый жизненный и педагогический опыт и сейчас являются примером в работе. Это они заложили основы того микроклимата, который сохранился в школе по сей день. Школа гордится ими. Это учитель физики Збигнев Станиславович Ремарчик, учитель химии и биологии Вера Александровна Сурова, учитель географии Дмитрий Николаевич Покровский, учитель математики Тамара Степановна Титорова, учитель начальных классов Лидия Александровна Ковальчук, учитель физкультуры Алексей Николаевич Левицкий, воздушный гимнаст, мастер спорта, учитель русского языка и литературы Константин Тышкевич, заслуженный учитель Литовской ССР. Всего за 40 лет звание заслуженного учителя присвоено 10 представителям школы. Это были педагоги с большой буквы. Уровень знаний учащихся был очень высоким. 1966 год. Самый яркий выпуск. Школу оканчивает 184 ученика, из них 17 золотой или серебряной медалью. Одно из направлений школы того времени – всестороннее развитие детей. Неля Ивановна Бедрицкая, учитель химии, отмечает, что заканчивая школу, ученики умели плавать, грести на байдарках, стрелять из лука. В школе действовало много бесплатных кружков. С 1967 по 1975 годы большого расцвета достигли фото- и кинокружки. С 1969 по 1974 годы успешно работает краеведческий кружок. В 60-е годы стали проводиться стадневки. С 1957 года по 1980 год школой руководила Мария Антоновна Рощенко. Прекрасный человек и замечательный педагог. Танцую полонеза, а за ними и
Разом з посланкою Іваном Кравчонок, шановнічонцем відділу АВПЛ міста Вільна, сердечно поздравимо цілу широку спільність школи «Спільний Дрюж». Всіх тут обіцних і необіцних педагогів, навчителів, абсолютів, дійсніших учнів, їх родичів. То є, направда, дуже великий юбілей. І для Вільна, і Віленщини, бо споро тут було абсолютів, з околиць є дуже вимовне. То в засаді перша повоєнна працівка з польським язиком навчання, потім лише російським, яка дала так вілі знакомітих абсолвентів. Потім було споро мовіно, напевно, не мушу ще повтажити, а пані Кристина Адамович дуже пекне в своїй чонці «Завше вірні» пьонце описала.
należy zaznaczyć, że dzięki właśnie tym silaczom i silaczkom szkolnictwa mamy dzisiaj to, co mamy. A zachowaliśmy to w przeciągu tych wszystkich lat i nawet za ostatnie lata udało się nam tę pozycję wzmocnić, chociaż nie było lat. Tak więc tym bardziej chciało się w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy do tego przyczynili się, a dzisiaj szkoła na czele pozostaje pani Edyta Zubel i szkoła rozwijająca się. Ma klasy polskie, ma filię w Żermunach, ma też pion rosyjski, jak też ostatnio powstało w przedszkole polskie na Antokolu, również klasy przedszkolne rosyjskie. I mówią, to tak powstało, i też rozumiemy, że nic na golym miejscu nie powstaje. W tym jest bardzo wielki udział bardzo wielu osób. Chciałbym dla nich serdecznie podziękować za to. Również cieszymy się niezmiernie, że dzisiejsze władze samorządowe są przychylne dla szkolnictwa mniejszości narodowych. W ogóle atmosfera obecnie w się zmieniła, bo dzisiejszy mer Artur Zokas człowiekiem jest tolerancyjnym i bardzo dobrze rozumie, że miasto Wilno zawsze było miastem wielokulturowym, wielonarodowościowym i nie inaczej będzie też w najbliższej przyszłości. Tak więc na pewno dziękujemy również dla władz samorządowych, dla pana mera i myślimy, że takie kierunek rozwoju naszego miasta jak najbardziej odpowiada dla każdego obywatela, bo coraz mniej jest intryg, coraz mniej jest jakieś prowokacje, a po prostu wszyscy ludzie dobrej woli są włączeni do pracy w kierunku wspólnego dobra. Cieszymy się niezmiernie, że też mamy tutaj pion mniejszości narodowych, pion rosyjski, bo bardzo ważne nam działać wspólnie. I dzisiaj ten nasz stołecz mniejszości narodowej jest bardzo wymowny, bo tylko wspólnie możemy wiele osiągnąć i wiele zadziałać. I nie słuchajmy tych, którzy krytykują taki kierunek obrany przez nas współpracy, bo najczęściej to są te osoby, które jeszcze niedawno wykładali w wyższych szkołach partyjnych i nie umiejąc tutaj kierownictwa naszego państwa, a dzisiaj chcę ludzi dzielić, a naszym właśnie zadaniem jest nie dzielenie, a łączenie ludzi, jak mówiłam, wszystkich ludzi dobrej woli. I bardzo cieszymy się z tego, że my jako polskie środowisko nadajemy ton tej współpracy, tego łączenia, tego jednoczenia. Bo wbrew pozorom polskość jest nie tylko dla Polaków, polskość jest wartością uniwersalną, która jest wpisana w 10 Bożych przykazań, to i miłość do bliźniego, i szacunek do rodziców, i uczciwe życie, uczciwe działanie. Właśnie nasze środowisko nadaje ton uczciwej działalności, uczciwej polityki i myślimy, że z tak wielkim poparciem na pewno uda się kolejna nam batalia wygrać, jak wygraliśmy tutaj na Antokolu, gdzie dzisiaj naprawdę wszystkie zagrożenia wydaje się już minęły. Chciałbym serdecznie podziękować dla wszystkich, którzy do tego się przyczynili. Życzę, ażebyście również w przyszłości zachowali tak wspaniały duch i bardzo wymowny jest fakt, że dzisiaj w swojej uroczystości rozpoczęliście z mszy świętej, która jest podstawowe. I ksiądz Marek Latki, notabene absolwent tej szkoły, słowami świętego Augustyna bardzo dobrze to przedstawił. Tam, gdzie jest Pan Bóg na pierwszym miejscu, wszystko będzie na właściwym miejscu. Dzisiaj w piątce, w szkole Lirywalia jest wszystko na właściwym miejscu. Tak będzie również w najbliższej przyszłości. Wszystkiego najlepszego i szczęść Wam Boże. Panie dyrektor, wielkimi zwyczaje, uważajmy, друзья, 70 lat to jest niemały okres w historii naszego miasta, jak i całego narodu. Ale przecież szkoła to nie jest adres, nie jest budynek, czy też nazwa. Szkoła to jest przede wszystkim ludzie. I dziś z okazji tego jubileuszu wypada nisko się poklonić i serdecznie podziękować tym ludziom, którzy na przeciągu tych lat tworzyli historię, tworzyli korzenie tej szkoły i stworzyli korzenie tak mocne, że żadne wichry w postaci problemów czy też zagrożeń nie podołali tego zrujnować. I dziś niezmiernie miło widzieć w prasie, bardzo, bardzo cieszę, kiedy widzę również, że uczniowie tej szkoły, szkoły średniej imienia Лілівеля, biorą udział w różnorodnych zawodach sportowych, w różnorodnych projektach, że nauczyciele są też laureatami i wyróżnionymi na konkursach, takich jak niedawno odbył się konkurs Najlepsza Szkoła, Najlepszy Nauczyciel. Wszystko to cieszy.
Więc całej społeczności, szkoły wszystkim życzę wszystkiego najlepszego na dalsze lata dla pani dyrektor, mocnego zdrowia i sił na tej drodze do kolejnych jubileuszy. Attention. Szanowni Państwo, być może jeszcze należy podkreślić, że nie tylko z opowiadań wiem, jestem przekonany, że tutaj są naprawdę najbardziej wspaniali nauczyciele. Wszyscy to byli wspomnieni, może jeszcze wielu niewspomnianych, bo mama moja również w 55 roku tą szkołę ukończyła, a do niedawno mój syn starszy uczył w tej szkole. Naprawdę tak wspaniałych pedagogów. Mamy na Wileńszczyźnie, a tutaj szczególnie jest ich dużo. Tak więc Bóg zapłać za wszystko, co robicie i symboliczny prezent na potrzeby szkoły imienia Akcja Wyborcza Pedagogów. О каждом поляку на Виленщине, а также о его ойчистой мове, так сёмшка только о школе, а мензы иными и о школе, который 70 лет диспентуя бы. Шановны дети, школы, которые диси, святуя бы 70 лет. Дзісей уж 70 лет, як існее славна школа Лелевеля, которой працювали і працую славні научителя. Они одважне стали на стражі ойчистої мови, бы не зникла нігди з нашей пам'яті. А по-друге, що ж для бібліотеки цієї школи? Lata 1972-1991. 1 września 1972 roku szkoła przenosi się do nowego budynku przy ulicy Andokolskiej 33. W szkole pracują Zbigniew Cecewicz, Paweł Giedroycz, Halina Szulska, Krystyna Krzywicka, Longina Szowienie, Eugenia Majewska, Irena Mackiewicz, Zdzisława Busza, Olga Pokutniewa, Jadwiga Wielkicka, Barbara Olszewska, Stanisław Kuncewicz, Walentina Jekateryniczewa, Irina Golubiowa, Danuta Lipska oraz inni. Dyrektor szkoły Maria Roszczenko uważała, że Polacy, specjaliści różnych przedmiotów, są potrzebni też dlatego, że mogą wykładać jednocześnie w klasach polskich i rosyjskich. Nauczycieli cechowała dbałość o język polski. Mimo trudności i ograniczeń, mimo uporczywego narzucania młodzieży przez sowiecki system oświaty obcego światopoglądu, nauczyciele potrafili nie tylko przekazać wiedzę, ale też wzmacniać tożsamość narodową i kulturową uczniów. Od roku 1977 absolwenci szkół polskich na Litwie egzaminy na wyższe uczelnie mogli składać w języku polskim, z czego też korzystali absolwenci naszej szkoły. Z biegiem szeregu okoliczności do klas rosyjskich przybywało więcej uczniów niż do polskich. Szkoła nadal pozostawała rosyjsko-polską. Od roku 1980 dyrektorem szkoły zostaje pan Wacław Baranowski. Szkoła przez wiele lat była bazą praktyk pedagogicznych. Nauczyciele szkoły byli autorami wielu podręczników w języku polskim. 1972-1991 года. С 1 сентября 1972 года школа переселяется в новое здание по улице Антакольной 33. Может, и жаль старого исторического здания, но в новом здании школы для работы были идеальные условия. Происходит смена педагогических поколений, все больше приходит работать в школу бывших учеников, и это становится хорошей традицией. 1973 год. Из 22 медалей, полученных выпускниками вильнюсских школ, 7 получили выпускники 5-й средней школы. С 1980 года школу возглавил Вацлав Венедиктович Барановский.
Впервые он переступил порог пятой средней школы в качестве студента-практиканта. А вскоре, окончив институт, вернулся полноправным членом коллектива, учителем физики. Все эти годы школа сохраняла свое лицо. Считалась одной из лучших в столице. Несмотря на внушительный список громких имен, главным мерилом своей работы считал не подготовку звезд, а то, чтобы ее воспитанники выросли хорошими, достойными людьми. Yeah.
naszego życia, elementem naszej teraźniejszości. Wszystkich nas, niezależnie od wieku i roli, jaką pełniliśmy lub pełnimy, łączy jedno – wspomnienia związane z tą właśnie szkołą. Kolejny okres to lata 1992-2001. W roku 1995 w konkursie Najlepsza Szkoła, Najlepszy Nauczyciel szkołę uznano za najlepszą. Wraz z odrodzeniem narodowym wzrasta liczba uczniów w klasach polskich. Od roku 1997 szkoła ponownie zostaje szkołą polsko-rosyjską. Do ważnych wydarzeń w dziejach szkoły należy zaliczyć decyzję Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły o nadaniu szkole imienia Zygmunta Augusta w sierpniu 1999 roku. Jednak inicjatywa szkoły nie otrzymała aprobaty ze strony władz miejskich. W roku 1999 szkoła obchodzi 55. rocznicę Piątki. Historię szkoły tworzy nowe pokolenie nauczycieli. Historyk Robert Polakowski, poloniści Mirena Narkun, Regina Sablewicz, Oswald Kuźmicki, matematycy Halina Zimińska, Teresa Bylińska, Regina Ablon, anglistka Regina Bogdanowicz, informatyk Jerzy Baranowski, rusycystka Romana Baranowska, biolog Aleksander Kisielewski oraz inni. Nauczyciele pomyślnie wdrażają kluczowe umiejętności i nieustannie, jak uczniowie, dokształcają się i doskonalą. Wycieczki, wyjazdy, podróże, spotkania z interesującymi ludźmi stały się celem edukacyjnym nie tylko dla uczniów, ale i dla pedagogów. Szkoła stawia na ciągły rozwój, na wysoką jakość kształcenia i wychowania. Uczniowie są wychowywani w duchu patriotyzmu, tolerancji, odpowiedzialności, poszanowania godności drugiego człowieka. W roku 2001 szkole nadano imię Joachima Lelewela. Очередной этап – это 1992-2001 годы. В школу приходит новое поколение учителей. Учителя математики – Людмила Григорьевна Кирюшина, Елена Анатольевна Кукленин. Учителя русского языка – Галина Викторовна Свечева, Галина Семеновна Калинина, Юля Леонидовна Пяткувина. Учителя литовского языка – Данутис Негамеля, Данута Висоцкеля, Илона Акинскина. Щедрость души, любовь к своему предмету, готовность отдать все свои силы и знания детям – вот качества, отличавшие работу педагогов этого периода. Доброй традицией становятся экскурсии, выезды, путешествия, творческие вечера, разнообразные праздники. Школа по-прежнему уделяет внимание не только обучению, но и всестороннему развитию детей. В 2001 году школе присвоено имя Йоахима Лелевеля. Thank you.
której my wszyscy tu obecni stanowimy wartość największą tej szkoły i dajemy świadectwo temu, że metaforycznie mury naszej szkoły żyją nie tylko dlatego, że są w niej kolejne, nowe pokolenia, ale i dlatego, że wciąż w pamięci wielu ludzi żyje szkoła sprzed 70, 50, 30 lat. Lata 2002-2014. Rok 2004, jubileuszowe obchody 60-lecia szkoły. W roku 2007 następuje zmiana kierownictwa. Dyrektorem szkoły zostaje pani Edyta Zuber. W roku 2009 odnowiono gmach szkolny dzięki funduszom europejskim i funduszom samorządu miasta Wilna. W roku 2009 zostały zapoczątkowane czerwcowe spotkania absolwentów piątki. Rok 2009, uroczystości jubileuszowe z okazji 65. rocznicy narodzin piątki. W kościele świętych Piotra i Pawła odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły. Została otwarta Izba Pamięci. Aktu przecięcia wstęgi dokonali dyrektor szkoły Edyta Zuber oraz absolwentka szkoły Krystyna Adamowicz. Podczas otwarcia Izby Pamięci dyrektor szkoły Wacław Baranowski przekazał do jej zbiorów ziemię z grobów katyńskich oraz książkę wydaną w Londynie pod tytułem Zbrodnia katyńska. W roku 2012 następuje połączenie Wileńskiej Szkoły Średniej imienia Joachima Lelewela ze Szkołą Podstawową imienia Antoniego Wiwulskiego. W roku 2013 odbyła się Miejska Olimpiada Języka Polskiego i Literatury, zaś w roku 2014 Mini Olimpiada Języka Polskiego i Literatury. W roku 2014 została wydana książka Zawsze wierni piątce, autorką której jest znana wileńska dziennikarka i absolwentka piątki pani Krystyna Adamowicz. Książka ta została napisana wielką miłością absolwentów sławetnej piątki. W latach 1944-2014 szkołę ukończyło 5144 absolwentów. Obecnie szkoła liczy około 500 uczniów i około 80 nauczycieli. Nasza szkoła ma bogatą tradycję i swój klimat. Wokół placówki zawsze gromadziły się osoby kreatywne, otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich zaangażowaniu i entuzjazmowi udało się stworzyć taką szkołę, jaka jest dziś. Przyjazna i otwarta na nowości. W dniu dzisiejszym szkoła jest prężnie rozwijającą się placówką oświatową. 2002-2014 годы. Мелькают страницы истории, слышны трогательные воспоминания. Щемящая атмосфера торжественности, невыразимой нежности и гордости. Школа празднует 70-летний юбилей. И сегодня в школе царит удивительная атмосфера высокой культуры, искренности, гармонии. Атмосфера, создаваемая не один десяток лет учениками, педагогами, родителями. Дух школы ощущают даже новички. А старожилы школы, учителя, сами являются носителями этого духа. Все наши педагоги талантливые, влюбленные в свое дело люди. С 2007 года у руля школьного корабля директор Эдита Зубль. За 70 лет своего существования школа пережила много радостей, невзгод и преобразований. Но неизменно одно – школа Йоахима Лелевеля сумела сохранить верность своим идеалам, свой дух и умение воспитывать достойных, нравственно чистых людей. С юбилеем тебя, родная школа! Thank you.
Wild romance, oh, it hurts so bad. No.